witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, za nami hity z obszaru pielęgnacji, hity 2018 roku. To czas teraz na hity z obszaru kolorówki. Mam wrażenie, że włosy wszędzie mi odstają. Zapraszam Was gorąco do oglądania, a linki do wszystkich produktów rzecz jasna zostawiam Wam w opisie. No to co, lecimy. Muszę Wam powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz. Zazwyczaj, kiedy nagrywałam te podsumowania na koniec danego roku, to mówiłam o odkryciach. W tym roku kolorówka to nie jest odkrycie, w tym roku kolorówka to są faktyczne hity, czyli część produktów znam już dłużej niż od tego roku. No i pierwszym takim produktem, który jest ze mną od kilku lat i ten rok również cały ze mną był, to jest Inglot HD puder rozświetlający w numerze 43, który ja niezmiennie od kilku lat stosuję do utrwalania korektora pod oczami oraz tutaj tak troszeczkę, wiecie, niżej nim schodzę na ten fragment twarzy. Kończy mi się opakowanie, kupuję kolejne. Naprawdę w tym obszarze nic mnie absolutnie nie kusi, aby testować nowe produkty i aby nowe produkty kupować. Także kolejny raz myślę, że możecie ode mnie usłyszeć, iż bardzo Wam ten puder polecam. Pudrem, który uważam, że jest rewelacyjny do utrwalenia pozostałej twarzy i który sprostał moim wysublimowanym dosyć oczekiwaniom, ponieważ puder ma mi utrwalić makijaż, ma nie matować twarzy, ma jej nie obciążać, ma dawać efekt satynowy, photoshopa i najlepiej, żeby był jak najtańszy. Wiecie, no co sobie baba wymyśliła i baba znalazła. I jest to Golden Rose puder HD w kolorze 202 banana ze SPF-em 15. Jest to moje drugie opakowanie. Ubóstwiam ten puder. Puder faktycznie niedrogi, 24 zł mniej więcej tyle on kosztuje i właśnie dokładnie sprostał on tym moim oczekiwaniom, czyli robi dokładnie to, o czym Wam przed sekundą powiedziałam. Uwielbiam ten puder, natomiast lojalnie uprzedzam, że ten puder jest jasny, więc jeżeli jesteście posiadaczkami raczej ciemnej karnacji, oliwkowej karnacji, to on może po prostu Wam rozjaśniać makijaż, rozbielać makijaż, dlatego on niestety nie jest dedykowany każdemu kolorze, każdemu kolorowi karnacji, no. Ale dla mnie jest idealne. Podkłady. Powiem Wam, że wybrać ulubione podkłady tego roku nie było mi łatwo. Zdecydowanie takim podkładem, który jest ze mną najdłużej i który mnie zachwycił i wiem, że wiele z Was także zachwycił, jest podkład Bell Hypoallergenic, podkład rozświetlający, a więc Lightening Makeup. Kolor 01. Jest to podkład o cudownych właściwościach, ponieważ on niesamowicie wtapia i stapia się ze skórą. Daje przepiękny efekt, zresztą jest mu dedykowany osobny film na moim kanale. Natomiast krążyły gdzieś tam ploty, że ten podkład może zapychać. No i ja się trochę przestraszyłam, to jest moje drugie opakowanie. Wcześniej miałam ciemniejsze i tak powoli, wiecie, coraz rzadziej go używałam, bo miałam faktycznie problem z dużą ilością grudek. Czy on mnie zapychał? Nie wiem. Podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że za zapychanie odpowiadał krem Klinika, ale nie mam stuprocentowej pewności. Niemniej jednak, jeżeli mam Wam wymienić najlepszy podkład tego roku, no to ten zdecydowanie zasługuje na pokazanie w tym filmie. Podkład niesamowicie długotrwały, jak na tego rodzaju formułę i to jest w nim między innymi wyjątkowego. Drugi podkład, który mnie totalnie oczarował, to już dużo większy wydatek. Jest to podkład Double Wear. Ten podkład mnie bardzo mocno zaskoczył. Jest to ta standardowa wersja, czyli Stay in Place. On mnie o tyle zaskoczył, że ja byłam przekonana, że to jest podkład szpachla, że skoro on jest tak długotrwały i bla bla bla, no to po prostu on będzie obciążał moją suchą skórę, która ma rozszerzone pory, która bardzo źle wygląda obciążona podkładem. Nie spodziewałam się, że ten podkład będzie tak rewelacyjnie wyglądał na mojej twarzy, ale to tylko jeden z jego dwóch atutów. Drugim atutem jest trwałość. Wow, to nie wchodzi z marszczki. To nie podkreśla zmarszczek i to po prostu pobiło dotychczasowego mojego ulubieńca, czyli Chanel Vitalumière Aqua, który jest bardzo lekkim podkładem, przypominającym bardziej Bell, ale to właśnie Chanel potrafił mi na twarzy przez dla odmiany lekką formułę utrzymać się bardzo długo, ale to bije Chanel na łeb, na szyję. Tutaj naprawdę nie mam stresu, jak będzie wyglądał mój makijaż. Sebum się nie wydziela, ja nie wiem, się dzieją po prostu, słuchajcie, jakieś cuda nie widzę. No i ostatnim hitem jest najmłodszy, że tak powiem, kolega, podkład, który dostałam do testów, czyli Deborah Extra Cover 2 w jednym. Problemem tego podkładu są kolory, ja mam 02, który oksyduje, Hania Digital Germia 00, który był tak ciemny, przecież Hania jest dużo ciemniejsza ode mnie, że zrobiłam wow, to może ja, bo już chciałam kupić ten 00, ale to chyba nie jest najlepszy pomysł. I jest to podkład wyjątkowy. Ja Wam pokazywałam, jak on wygląda na twarzy w osobnym filmie. On daje efekt, no nie wiem jak to opisać, bo to jest zupełnie inny efekt niż zapewnił mi jakikolwiek inny podkład. To jest efekt jakby półmatu, satyny, lali z porcelany, photoshopa, nie wiem. No ale że minusem jest ta oksydacja i minusem jest również jego niesuperancka trwałość, to opracowałam sobie, wiecie, mieszanki wybuchowe. I jeżeli decyduję się na ten podkład, tak jak dzisiaj, to mam go nałożonego z podkładem Bell. Czyli najpierw nakładam ten, potem troszkę Bell. Tą metodą buzia jest jaśniejsza, ale właściwości zachowane są tego podkładu. Natomiast moim super hiper combo na wielkie wyjścia, które w ogóle sprawia, że twarz wygląda jak wow, jeszcze lepiej niż przy samym Estée Lauder, bo Estée Lauder, wiecie, jeszcze ma taki minus, że kiepsko się na nim rozcierają suche produkty. Tam trzeba troszeczkę się przyłożyć, jeden niewłaściwy ruch i będzie kłopot. To moim super hiper combo jest mieszanka tych trzech podkładów. Co prawda wątpię, żeby którakolwiek z Was teraz stwierdziła: o matko, to ja kupię te wszystkie trzy podkłady, bo to byłoby chyba lekko zbyt druzgocący portfel. Niemniej jednak moją sprawdzoną mieszanką aktualnie jest Estée Lauder Double Wear, końcóweczka mojego Chanel Vitalumière Aqua, ale sądzę, że jak on się skończy, to będę zastępowała nim podkład Bell oraz właśnie ten. I ja to combo, właściwie nie combo, bo to trio, bo to chyba musi być dwa, mieszam na dłoni i nakładam za pomocą gąbki, no i to już w ogóle robi taką robotę, bo to jest taka mieszanka formuł, stylów i nie wiem czego, produktów, że zachowane są właściwości i tego, no to jest coś niesamowitego. Podejrzewam, że Wam to pokażę w jakimś filmie, który pewnie będzie za jakiś czas, ale ja już nic nie obiecuję, bo wiecie jak to jest ze mną i z obietnicami. I jak jesteśmy przy podkładzie, przy aplikacji podkładu, to pewnie Was nie zaskoczę, zdecydowanie moim hitem 2018 roku jest gąbka od Hani i jest jak zwykle brudna, no bo dzisiaj rano nią nakładałam makijaż. Kochani, uwielbiam tą gąbkę, wiem, że wiele z Was ją kupiło z mojego polecenia, jeszcze nie słyszałam, żeby komuś się nie sprawdziła, a także wiele z Was ją ma, niezależnie od moich rekomendacji. Obłędna dla mnie gąbka. To jest w ogóle... Dalej nie sięgam po Beauty Blender. Ja w ogóle nie wiem, co tu, słuchajcie, się dzieje. Rok w rok, od kiedy nagrywam na YouTube, w hitach, odkryciach i bla bla bla, podsumowaniach, mówię Beauty Blender, nic nie zastąpi Beauty Blendera. I zastąpiła mi Beauty Blendera gąbka za 20 zł. No to jest po prostu... roztrzaskany mózg na kawałki. Najlepszy produkt. Serio. Jak jesteśmy przy Hani, to muszę jeszcze wspomnieć o czyściku. Czyścik u Hani nie jest najtańszym produktem, bo paradoksalnie kosztuje tyle samo, co ta cudowna gąbka, bo kosztuje 2 dychy. Taki czyścik możemy kupić w wielu innych miejscach, począwszy od Carrefoura, skończywszy przez stronę sklepu Neess, za dużo niższą cenę, czyli za około dychę albo i 9 zł. Ale to już nie chodzi o to, gdzie się to kupi. Chodzi o sam produkt, jakim jest paradoksalnie zwykła lub niezwykła gąbka w puszce. Chodzi o to, że kiedy się malujemy, to sobie oczyszczamy pędzle. Słuchajcie, no to jest wow! Ja już sobie nie wyobrażam życia bez tego czyścika. Ja go piorę wtedy, kiedy piorę też pędzle. I piorę go za pomocą szamponu Head & Shoulders, po prostu. I potem tą gąbkę sobie z powrotem wkładam. No to jest proste, a niesamowicie dobre. Aż dziw bierze, że tak późno jakby to się stało, wiecie, tak późno to weszło na rynek. Bo to weszło na rynek pewnie w tym samym momencie wszędzie, bo to pewnie jedna fabryka puściła do Polski i tak każdy sobie, wiecie, wystawia po swojemu, no bo to zawsze wygląda tak samo. Niemniej jednak sam produkt jest genialny. Zwykły, a cieszy. Jak jesteśmy przy makijażu twarzy, to moim zdecydowanym hitem 2018 roku jest, że tak się wyrażę, system nakładania mokrych rozświetlaczy, czyli płynnych rozświetlaczy. I tutaj zdecydowanie królują dwa rozświetlacze marki Wet n Wild, dwa, bo mam w 2 kolorach. Przyniosłam akurat ten nowszy. Są to rozświetlacze Megalo, Hello Halo i to jest obłęd. Na promocji w Naturze kupicie to za 13 zł i jak to będzie na promocji, to ja Wam to gorąco polecam. Za 22 ja osobiście nie wzięłam. Czekałam na promocję, żeby było znowu za 13. To jak te rozświetlacze wtapiają się w podkłady, nawet w ten Estée Lauder, tylko wtedy trzeba odrobinę tam szybciej tą gąbką ruszać, to jest coś niesamowitego. To przebija przez puder, ale daje subtelny błysk. No jest piękne. Mamy efekt taki trochę glamour, trochę taki YouTube'owy, trochę taki, wiecie, fancy-hancy, a z drugiej strony nie mamy krechy. I to jest po prostu mistrzostwo świata, bo ja nienawidzę tych krech od rozświetlacza. Tu krechy nie mamy. Gorąco Wam polecam produkt. Bardzo proszę. Tak on wygląda. Ma taki duży aplikator. Nakłada się go prosto, a efekt jest wow! Myślę, że na Sylwestra się tym w ogóle, wiecie, cała wyleje, bo to będzie pięknie wyglądało, bo po rozprowadzeniu gąbką właśnie ten efekt jest taki subtelny, naprawdę piękny. A gama kolorystyczna w ogóle jest bardzo duża, więc dla każdego coś miłego. Ale moim rozświetlaczem, takim, którego używam niezależnie od tych płynnych, który jednak jest najbliżej memu sercu i to już jest, słuchajcie, drugi rok albo trzeci rok, drugi rok chyba z rzędu, jednak nie znalazłam, słuchajcie, lepszego rozświetlacza, różne romanse i wracam pokornie do tego, jak Lili Lolo. Jest to rozświetlacz mineralny, prasowany w kolorze champagne i to jest rozświetlacz najlepszy, po prostu. On daje efekt, znowu nie daje krechy, daje, ja go nakładam w ogóle takim dużym pędzlem. On pięknie się wtapia w podkład, daje efekt takiej rozświetlonej buzi, bez jakiejś karykaturalnej poświaty. No ubóstwiam ten produkt i zarówno on pięknie wygląda w świetle sztucznym, jak i pięknie wygląda w świetle dziennym. Wcale nie wyglądamy w słońcu jak Edward, dawno tego nie mówiłam, Edward ze Zmierzchu. Uwielbiam, tylko że to nie jest tani produkt. Ale powiem wam, jest stosunkowo wydajne, to fakt, natomiast on chyba kosztuje ze 100 zł, no to jest niestety jego niewątpliwy minus. Kolejny mój hit to brwi, moja zmora, temat tabu u mnie na kanale, ale wiecie co, ja już się czuję dobrze z tym, jak sobie podkreślam brwi. Moim zdaniem doszłam jakby do, nie do perfekcji, nie, ale doszłam do kształtu, który mi się podoba. Takim produktem numer 1 do brwi jest kredka, to jest akurat nowy egzemplarz z Wibota, piórkowa. To kredka cieniutka, taka jak wiele kredek, choćby jak ta z Golden Rose, tylko że ta jest wydajna. I ktoś mnie pytał, czy ona na początku ma taki nalot i że ona jest twarda. Tak, ona na początku ma taki nalot i jest twarda. Trzeba ją sobie rozmasować na ręku, tak wiecie, tak jak długopis, rozpisać, o. I potem już jest super hiper, ubóstwiam tą kredkę. Naprawdę gorąco wam polecam, cena regularna chyba 15 zł, a produkt jest dużo, dużo lepszy od tej z Golden Rose. Eyelinery. Eyelinerem numer 1 tego roku był eyeliner z Kat Von D, który poznałam bodajże w zeszłym roku. Eyeliner niesamowicie precyzyjny, to jest ten Tattoo Liner, bo ich jest kilka. Niesamowicie precyzyjny, cudowny, odpowiednio czarny, odpowiednio nasączony i wszystko byłoby cudownie, gdyby nie to, że to jest jednak koszt 80 paru złotych. Mi to osobiście nie przeszkadza, bo ja za dobry eyeliner jestem w stanie zapłacić taką kwotę, znaczy nie przeszkadza mi. Oczywiście, że mi przeszkadza, ale jestem w stanie za dobry eyeliner zapłacić taką kwotę. Niemniej jednak, po waszych rekomendacjach zdecydowałam się na eyeliner z Eveline. Słuchajcie, wiecie albo nie wiecie, ja jestem ostatnią osobą do używania słowa zamiennik. Naprawdę, ja to w ogóle krytykuję, ja się, wiecie, wymądrzam w tej kwestii, że w ogóle zamienniki to prawie takie same, tylko zupełnie inne, nie? Ale ten eyeliner, moim zdaniem, jak na razie, ale mam go krótko, żeby nie było, to jest oszustwo, bo to nie jest hit całego roku. Moim zdaniem ten eyeliner, jak na razie, choć już widzę, że dwa włókienka mu się odgięły, bo on jest troszeczkę inaczej skonstruowany, bo on jest taki bardziej pędzelkowaty. On bardziej przypomina Klinika końcówkę niż tego Tattoo Liner. Ale ten eyeliner zdaje się być tak dobry jak Kat Von D. Więc zaryzykuję stwierdzenie, że to jest tak. Jeżeli kupicie ten za 15 zł i stwierdzicie, że jest rewelacyjny, ale macie ochotę na coś droższego, to myślę, że Kat Von D wam się sprawdzi na pewno. I na odwrót, jeżeli miałyście Kat Von D i był dla was dobry, ale szkoda wam kasy, to spróbujcie z tym. Taka jest moja propozycja. Jak na razie ten z Eveline mnie zachwyca, ale oczywiście hitem jest Kat Von D. Dobra, dla odmiany paznokcie, co? Tak poprzeplatajmy. I muszę po prostu wspomnieć o marce Neess. Pewnie nikogo nie zaskoczę, to jest totalna rewolucja. Od kiedy odkryłam bazę Peel-Off marki Neess, robię tylko na niej hybrydę i nie robiłabym tej hybrydy, gdyby nie ta baza. Serio. Z tym, że ja sobie na tą bazę nakładam inną bazę. W tym momencie jest to baza też z Neessa. Extremely coś tam Hard Base. To jest taka baza, co można też przedłużać paznokcie. Ostatnio sobie też nią przedłużyłam paznokieć, bo mi się złamał. Natomiast sam system Peel-Off, Żyleta. No i oczywiście lakiery marki Neess to także moi faworyci tego roku, odkryte w zeszłym roku, natomiast jest to hit, tutaj akurat przetargałam Noc w Rio, a więc ten piękny lakier z drobinami, taki bardzo sylwestrowo jakiś, a jednocześnie subtelny, nie jakiś taki chamsko świecący, uwielbiam ich produkty. I wracamy do makijażu, tusze do rzęs. Jednak przez cały 2018 rok gdzieś miałam Max Factora, znaczy nie gdzieś, tylko miałam tam w koszyczku Max Factora Force Effect I podejrzewam, że jak skończę to opakowanie, dalej będę go kupować, bo jednak ten tusz jako pierwszy tusz dobrze mi się sprawdza. Ja czasem go nie używam, czasem do niego wracam, no ale jednak znowu przez kolejny, to już będzie, nie wiem, 10. rok z rzędu go mam u siebie w domu, więc o czymś to świadczy, więc zdecydowanie zasługuje kolejny raz na miano hita. Od kiedy nagrywam na YouTube, on w tych wszystkich filmach, jak spojrzycie, hity od zawsze, hity od dawna, czego to ja tam nie nagrywałam, zawsze ten tusz tam był. Natomiast odkryciem tego roku i hitem tego roku jest tuż Eveline Extension Volume Professional Makeup, efekt sztucznych rzęs razy 10 z olejem arganowym. Tusz, który rewelacyjnie rozdziela rzęsy, pięknie je podkreśla, utrzymuje je i w ogóle jest och i ach. Jedyne, czego nie robi, to zasadniczo ich nie pogrubia, bo on ma dawać właśnie niby optyczne zagęszczenia. Nie mam wrażenia, że on super pogrubia. Na pewno jest bardziej pogrubiający niż inne tego rodzaju tusze o takich szczotkach, ale ja go zawsze traktuję jako drugi tusz. Choć zdarza mi się też używać tylko tego. Dobra, bo to za długo i za bardzo rozpinkowo. Uwielbiam ten tusz. Słuchajcie, on kosztuje 12 zł, więc naprawdę myślę, że warto spróbować. Jak Wam się nie sprawdzi do górnych, to będzie rewelacyjny do dolnych. Mój ulubiony do dolnych z Eveline, którego nie przyniosłam, to jest ten Fiberlast, ale ten, czasem tym tuszuję, jak już mam go w ręku. Więc w najgorszym razie te 12 zł wydacie na tusz do dolnych rzęs. Myślę, że warto spróbować. Serio. Jeśli chodzi o usta, to powiem Wam, myślałam, bo też nie mam ulubionego bronzera. Nie chcę tak, wiecie, na siłę pokazać bronzer, róż, szczególnie róż. Z bronzerami to też ja mam, a to ten Golden Rose, Terracotta Powder, a to na przykład teraz ten z Bell używam. Więc nie chcę tutaj jakby pokazywać żadnego bronzera ani różu. Więc od razu przejdziemy do ust. No i produktem takim do ust, którego najczęściej używałam w 2018 roku, był błyszczyk Lili Lolo. I powiem Wam, że coś jest na rzeczy, bo co go mam na ustach, to mnie pytacie, co ja mam na ustach. To jest błyszczyk w kolorze English Rose. Zwykły błyszczyk o zapachu czekolady, tam takiego budyniu bardziej czekoladowego, czekoladowego deseru, który, słuchajcie, nie jest super trwały, ale pięknie wygląda i pięknie nawilża. I zdecydowanie to jest mój hit tego roku. Ubóstwiam go, a też go mam chyba z rok. Jezu, 24 miesiące od otwarcia. To. No i cienie, cienie do powiek. Kolejny rok Juvia's. Słuchajcie, to się znowu dzieje. Ja nagrywałam naturalnie z pudełka i dostaję pytania, co to jest za cień na środku? No Juvia's. Jak nie wiadomo, co tak ładnie wygląda, to jest na pewno Juvia's. To był konkretnie ten cień fioletowy, właśnie z paletki The Magic. Ubóstwiam tą markę. Naprawdę gorąco Wam te palety po raz enty polecam. Niemniej jednak przypominam, że one są produkowane w Chinach i dlatego też na pewno nie są to najdroższe palety, wręcz ich cena w stosunku do jakości jest niska, bo one oscylują w granicach 100 zł, tak? O takiej jakby półce cenowej mówimy. No i takim powrotem jest paleta Zoeva Cocoa Blend, do której wróciłam pod koniec roku, ale myślę, że warto o niej wspomnieć również jako hit tego roku, bo znam ją doskonale. Paleta Zoeva Cocoa Blend, czyli bardzo plastyczne cienie, nawet chyba odrobinę bardziej plastyczne jak Juvia's. Piękne brązy, piękny pigment i wszystko piękne. I mam nową Zoevę, tą Matte. I też powiem Wam, jestem z niej bardzo jestem z niej zadowolona, ale ta jest lepsza. Jeśli mam być szczera, ta jest lepsza. Mówimy oczywiście o matach, bo cienie błyszczące, no to ja uważam, że cienie błyszczące prawie zawsze są dobre. Ale o matach, używam tej praktycznie codziennie, ale te maty są lepsze. Kolejna paleta, to już był dosyć drogi zakup, z której jestem bardzo zadowolona. To paleta marki B Perfect, paleta Carnival. Dosyć, powiem Wam, specyficzna paleta cieni. Cienie sypiące się, osypujące się, robiące, szybko się zużywające, o niesamowitych pigmentach. Bardzo jestem z tej palety zadowolona. Takie dosyć intensywne, powiedziałabym, odważne kolory. Ta paleta kosztowała mnie chyba około 200 zł z wysyłką. Ja ją kupowałam w Polsce i naprawdę, jeżeli ktoś lubi siebie w tego rodzaju kolorach, a nie ma ochoty na Juvia's, no to ja tą paletę serdecznie polecam. Muszę ją pokazać jako właśnie hit tego roku, choć kupiłam ją we wrześniu bodajże, więc stosunkowo niedawno. No i ostatnie produkty do makijażu oka. No i to jest, słuchajcie, oszustwo, no ale my... Słuchajcie, no jak można tego nie pokazać, tak? Mam to tam, nie wiem, od 2 tygodni, a ja już wiem, że to jest hit tego roku. No i co zrobisz? No nie przetłumaczysz, no. Pewnie Was nie zaskoczę, no. No to są turbopigmenty od Hani. To podbiło rynek. Jeszcze nie słyszałam, żeby komuś to się nie sprawdziło. Widzę też różnicę między formułami poszczególnych turbopigmentów. Na przykład wino musujące ma inną formułę jak pozostałe. Te są płatkowe, wino musujące jest bardziej sprasowane. Niemniej jednak błysk, jakie dają turbopigmenty, jest błyskiem dla mnie nie do podrobienia. Jest to moim zdaniem bardzo wysoka jakość. I gdyby zapakować właśnie ten pigment, wiecie, w jakieś piękne opakowanie i urobić do tego ideologię, że to jest właśnie tylko jakiś Chanel albo Marc Jacobs, przecież wiadomo, że taki produkt musi kosztować, ja bym to kupiła. Serio, jakby ktoś mi to dał, to byłabym gotowa powiedzieć coś takiego, no tak, no widać, nie? Za 25 zł taka jakość produktu? Niemożliwe, no taki produkt to musi kosztować co najmniej 50. No, a jednak da się. I uważam, że to jest ogromny sukces Hani, kolejny ogromny sukces Hani i strasznie fajnie jest właśnie patrzeć na to, jak Hani sklep, jak Hani biznes, jak Hani przedsiębiorstwo się rozwija. I to wszystkie hity. Mi się wydaje. Nie pokazałam też Wam żadnego korektora, bo powiem Wam, nie wiem, co ten z Lovely. Nie mam takiego przekonania. Być może też o jakimś produkcie zapomniałam, w ogóle nie twierdzę, że nie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie mi koniecznie znać, jakie Wasze były hity w 2018 roku z obszaru kolorówki. Czy miałyście któreś z moich hitów z obszaru kolorówki? Jak on się u Was sprawdził? Dzięki serdeczne, do zobaczenia do kolejnego filmu. Trzymajcie się, pa pa!